Cześć kochani, witam Was serdecznie w pierwszym holu zakupowym na tym kanale. Koniecznie dajcie nam znać, jak chcecie, żeby wyglądały takie filmy. Co mamy poprawić, co mamy ulepszyć, co Wam się podoba? Czekamy na Wasze podpowiedzi w komentarzach, a ja nie przedłużam, tylko lecimy z tematem. Dzisiaj lecimy z marką Zara, bo o te ubrania było najwięcej pytań. Zawsze jak pojawiałam się w nich, czy na Instagramie, czy na YouTubie, to pojawiały się pytania, co to za bluzka, skąd pochodzi, kiedy ją kupiłaś. I to jest najnowsza kolekcja. Te rzeczy kupiłam w ostatnich tygodniach, więc myślę, że bez problemu je dostaniecie w sklepach. Ale jeśli troszkę zaczekacie, to pewnie dostaniecie je w obniżonej cenie, bo już tuż wyprzedaży. Zaczynam od bluzki, o którą było naprawdę mnóstwo pytań. To bluzka, którą mam na sobie. Jest to lniany t-shirt, który kosztuje 59,90 i on jest w czterech kolorach. Jest jeszcze biały, beżowy i chyba czarny, o ile się nie mylę. I słuchajcie, ja sobie teraz tą bluzkę związałam. Ale jak ją rozwiążę, będzie pomięta, wiadomo. Ale jest gdzieś dotąd i jest ona o takim kroju oversize'owym, więc jest idealna na obecne upały. Ma dekolt w serek, więc jeśli lubicie tego typu dekolty, to myślę, że Wam się spodoba. Jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo przewiewna, lekka. Ostatnio noszę ją non-stop i myślę, że kupię sobie jeszcze w kolorze czarnym i beżowym. Kolejny nowy nabytek to koszulka z motywem Barbie. Z przodu mamy napis Barbie 1982, tak? Dobrze widzę w podglądzie, Los Angeles, a z tyłu mamy taki świetny obrazek Barbie jadącej w swoim mini, tak? Może mi podpowiadał, że to jest mini, więc ja jako fanka mini nie mogłam nie mieć tej koszulki. Podoba mi się to, że po prostu mamy ten motyw Barbie tutaj. Jest z bardzo fajnej, takiej grubszej bawełny. Ona kosztuje 69,90. I też jak pokazałam się na Instastory w tej koszulce, to dostałam mnóstwo zapytań. Teraz widzę, że ten motyw Barbie powraca. Wiele dziewczyn szuka tego typu koszulek, bluz. Widziałam też sporo tego typu rzeczy na AliExpress, więc tam możecie szukać. Ale ta pochodzi z Zary. Ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Czas na bluzę. To jest taka bluza z bufiastymi rękawami i właśnie te rękawy mi się w niej najbardziej spodobały. Ona kosztowała 89,90 i jest też krótsza, więc zobaczcie, jak pięknie wygląda do takich rzeczy z wysokim stanem. No i ten kolor, ja w tych blond włosach czuję się w tej bluzie świetnie. Bardzo ten kolor mi pasuje i myślę, że jeśli lubicie fiolet, to możecie się pokusić o taką bluzę i będziecie z niej zadowolone. Materiał jest bardzo przyjemny, ja już ją prałam kilka razy, nic złego się z nią nie dzieje. Jest mega milutka, wygodna, tylko tutaj problem jest z zakładaniem rzeczy na tą bluzę, bo wiadomo, taki szeroki rękaw, węższy rękaw już nie wejdzie, więc typowa bluza taka na okres lato, chłodniejsze wieczory albo wczesna jesień, ale jak chcecie ją zakładać pod kurtki, płaszcze, no to już nie za bardzo. Ale tak sama w sobie jest świetna. Kolejna koszulka i kolejna fioletowa koszulka. W sumie to sama sobie teraz zdałam sprawę z tego, że chyba mam jakąś fazę na fiolet, ale bardzo lubię ten kolor i jakoś tak też jest dużo ubrań w fioletowym kolorze teraz w sklepach. To jest t-shirt oversize'owy. Bardzo fajnie wygląda do jeansów, fajnie też wygląda do spódniczki, do spodenek. Bardzo spodobał mi się ten motyw i biegłam do niego już z połowy sklepu, jak go zobaczyłam gdzieś tam na wieszaku. To są takie zielone, neonowe pantery na fioletowym tle i mega fajnie wygląda to połączenie kolorów. I do tego pokażę Wam też kurtkę, którą miałam w jednym filmie, o którą też wiele osób pytało. Bardzo ładnie się z tym kombinuje. Bardzo ładnie się z tym komponuje. To nawet mój mąż przyznał, że te pantery wyglądają czadersko. W tej serii było kilka koszulek, ale niestety tylko ta była w takim szalonym motywie. Miałam nadzieję, że znajdę jeszcze coś podobnego, ale nie. Jeśli szukacie t-shirtów szalonych, oversize'owych, to ten uważam, że jest bardzo fajny. Ta bawełna jest taka dosyć cienka, przewiewna, miła. I co jeszcze? Kosztowała 25,90. I słuchajcie, czas na kolejny t-shirt. W tym filmie będzie bardzo dużo t-shirtów.
Ja jakoś lubię ten element garderoby i mogę mieć jedne dżinsy i chodzić w nich non-stop, ale lubię mieć różne góry. I ten t-shirt niby zwykły, bawełniany, z grubszej bawełny, bo zauważmy, że ja mam ciemny stanik pod spodem, trochę przebija, ale bałam się, że on będzie bardziej widoczny, bo zazwyczaj pod takie bluzki staram się zakładać cielistą bieliznę. I ten t-shirt też wystąpił w jednym filmie na YouTubie i od razu były pytania, z czego Klaudia ta bluzka? To jest bluzka oczywiście z Zary, odpowiadam. Ja mam rozmiar S, ona kosztowała 59,90, tak Ci mówiłam przed chwilą, 59,90 i co jest urocze w tej koszulce, tutaj te rękawki i takie biżuteryjne zdobienie, są cyrkonie, są perełki i bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli lubicie takie eleganckie motywy, albo na przykład macie pracę, gdzie musicie się tak ubierać i chcecie coś takiego eleganckiego, prostego, ale jednocześnie z jakimś takim twistem, jak to mój mąż powiedział, to myślę, że ta koszulka Wam się fajnie sprawdzi. I czas na, zaskoczę Was, kolejną koszulkę. Koszulka z motywem zwierzęcym. Ja bardzo lubię takie motywy, czy panterka, czy zebra, to świetnie się w nich czuję i one też są bardzo na czasie. A ten spodobał mi się z tego względu, że on jest asymetryczny. Zobaczcie, tutaj jest krótszy, z tyłu jest dłuższy i bardzo fajnie wygląda na przykład do leginsów. Ja mam często problem, co założyć na górę do leginsów, bo nie chcę, żeby, wiecie, tu mi było coś widać. Zakrywa tyłek, więc fajnie to wygląda, czujemy się komfortowo. Ja mam 1,63 m, więc u mnie tak wygląda ta długość. I uważam, że ładny też jest motyw tej panterki, bo nie każda mi się podoba, a ta jest naprawdę bardzo taka twarzowa. Tutaj teraz mnie mega poszerza przy tej spódniczce. Mogłabym sobie ją wsadzić na przykład do środka albo związać, ale zaufajcie mi, do leginsów jest super. Albo do jeansów rurek. I kosztuje? I kosztuje 25,90. I to też jest taka cieniutka bawełna. I słuchajcie, chciałam jeszcze wrócić do tego, co mam na sobie od początku filmu, ponieważ to nie jest spódnica, a są to spódnice spodenki. Uwielbiam ten motyw, ponieważ kiedy coś nam upadnie, to możemy się po to schylić i nie martwić się o nasze gołe cztery litery, że coś nam tam widać. Możemy usiąść sobie, kucnąć. To jest po prostu mój hit na lato. Wygląda jak spódniczka, ale są to spodenki. I były różne motywy, różne wzory, były też jednolite, w różnych kolorach. 89,90, jest to wiskoza, więc są przewiewne, przemiłe, ja mam rozmiar S i tutaj mamy wiązany taki paseczek, można sobie zawiązać na kokardkę albo na taki supełek i to się zapina na zamek tutaj z boku, jest to naprawdę bardzo wygodne, to jest mój ulubiony outfit na upały, ta lniana koszulka i te spódnice spodenki. I czas na kurteczkę, o którą też sporo osób pytało po teście podkładu Paese. Swoją drogą, jak jeszcze nie oglądałyście, to polecam, zapraszam. To jest kurtka, która jest idealna na chłodniejsze wieczory. Jeśli pamiętacie z dzieciństwa, tak jak ja, motyw sztruksu, to jest to rzecz dla mnie sentymentalna i przepiękny jest ten miętowy odcień. Fajna jest ta kurtka, szczególnie lubię ją z podwiniętymi rękawami. Idealna zarówno do sukienek, jak i do dżinsów. Zaraz Wam tu zaprezentuję. Ja mam rozmiar S albo XS. Zaraz sprawdzimy, bo mierzyłam, pamiętam, jedną, która była... To jest XS-ka. Tak, ona ma fason dość oversize'owy. I wtedy mój mąż mi kazał wziąć jednak XS-kę, bo w tamtej miałam bardzo szeroko w ramionach. I tak się prezentuje ta kurteczka. Bardzo mi się ona podoba, ma tutaj kieszonki, więc zawsze coś tam można wrzucić. Ja już ją prałam, bo Filip mi ją, tak jak mówiłam we vlogu, wybrudził makrelą, więc przeszła już swoje, ale super się trzyma, kolor jest przepiękny i bardzo się cieszę, że sobie ją kupiłam. Tak, trzeba tylko wyprasować. I kochani, czas na ostatnią rzecz, znowu coś wygodnego, coś co wygląda na pierwszy rzut oka może jak sukienka, ale jest to kombinezon wykonany z wiskozy, bardzo miły, przewiewny, idealny też na upały. On kosztował 139 zł i on jest tutaj wiązany w pasie, więc fajnie robi talię. Tutaj mamy bufki, rękawy takie podnoszone, więc ja osobiście lubię ten efekt i dobrze się w tym czuję. Fajne jest to też, że te rękawy są krótsze. I tu możemy sobie albo właśnie zawiązać supeł, albo kokardę, możemy sobie też wyregulować dekolt, czy chcemy mieć większy, czy chcemy się bardziej zasłonić, także tu jest duża dowolność i bardzo często w nim chodzę, bardzo go polubiłam, więc myślę, że to może być hit również w Waszej szafie.
Kochani, to pierwszy poważny haul zakupowy na tym kanale, dlatego naprawdę liczymy na Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzu, co mamy poprawić, co mamy zmienić, co mamy ulepszyć. Chcemy, żeby te filmy oglądały się Wam przyjemnie, dlatego czekamy na Wasze komentarze. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał, kliknijcie również dzwoneczek. Zwróćcie uwagę, że w tej szafie jeszcze zostało sporo ubrań, dlatego napiszcie, jaki haul zakupowy ma być następny. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!